Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Hello, kolejny widzu. Witam, witam wszystkich serdecznie na skraju monarchii. Czekamy na drużynę przeciwną. Koledzy z Virtual Team już prawie w komplecie, a nawet w nadwyżce. Chyba, że ktoś... Nie, Lodzi. Lodzi też chcą grać po stronie Królestwa Włoch. Zapraszam wszystkich serdecznie na transmisję meczu Virtual Team kontra Legion of Doom. Się będzie działo. O, Legolas już się tam przygotowuje medykiem. Zaglądniemy tutaj do domu. Nie ma takiego strzelania, że muś. Ćwiczy chłopak celność. Pobiegniemy za nim chwilę. Legolas już grzeje nóżki, kolana rozgrzewa, biegnie, 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 szybka zmiana broni, skok wzwyż, kolanko, kolanko i już pierwsze strzały w stronę wroga. Chłopaki się powoli zbierają, w drużynie Virtual Team już są wszyscy. Palolek, Puzon, Kame, Valdi, Luciero. Po przeciwnej stronie w Legionistach zagra Shota, Legolas, Dudek, ZSE i kto jeszcze? Jest mój ulubiony snajper. Siema, pozdrawiamy pana Peżota. O, czai się. Czekamy na piątego zawodnika po stronie Legion of Doom. Bach, bach, bach. Legolas obrywa, czy też nie? Puzon kontra Legolas. Legolas. Uj, Puzon jednak wyjaśnia. No i mamy koleżankę Patrycję jako piąte koło uwozu tutaj. Się załapała dziewczynka. Dobra. Restartuję sobie gra. I lecimy. Virtual Team kontra Legion of Doom. Siema, kolejny widzu. Hello! Hello, hello! Przyjmujemy zakłady. Kto za kim? Ja już swojego faworyta jakiegoś tam mam. Pytanie, czy się to sprawdzi, czy też nie. Z całego serca kibicuję dwóm drużynom. Siemanko, siemaneczko, dobry wieczór, witam, hello. Jeszcze raz przedstawimy Państwu skład. Legion of Doom zagra Shota, Legolas, Dudek, ZSE i Goodiebye. W drużynie Virtual Team zagra Palolek, Puzon, Kame, Valdi oraz Luciero. I za 10 sekund startujemy. Z temacikiem. Część zespołów na pewno pobiegnie sobie na skrajne punkciki. Najlepsza zajawka będzie oczywiście na punkcie B. Tak już na tej mapie to niestety bywa. Nie wiem, nie miałem okazji oglądać, ale skoro mówicie, że był dobry, to sobie oglądnę powtórkę z rozrywki. I ruszyli. Wirtualnie czerwoni, legioniści niebiescy. Zobaczymy, jak sobie tutaj... cztery osoby na B nadciągają wirtualni. Punkt A zostanie przejęty przez legionistów. Dudek już został tutaj skoszony. ZSF wpada na B, przyjmuje punkt. Jednego zawodnika wchodzi tutaj, wchodzi po spadkach ZSF. Pięknie! Punkt na razie będzie w
posiadaniu legionistów, nie? Dobijają już wirtualni. Palolek, kamy na dole. Zobaczymy, co tam chłopaki sobie na dole radzą. Kamę. Goody, wbija. Kamę ją nie zauważył chyba. I plecki robi Patrycji. Bardzo ładnie. Jeden na jednego zostaje. Dwóch. Legolas już dobił na B. Punkt A w posiadaniu wirtualnych Legionu. Przepraszam. Punkt C zdobywają panowie. Kolega Waldi przyjmuje punkt. Punkt C. Punkt A. Zobaczmy, co tu się dzieje na tym punkcie. I wjeżdżamy na salony. ZDS broni ostro. Waldi. Shota i Waldi i Luciero na dole. Palolek. Waldi. Waldi wycina Patrycję. Patrycja kontra ZDS. Waldi. Oj! I obaj się zabili nawzajem. Punkt B na razie w posiadaniu drużyny Virtual Team. Wszyscy z Legionu. Bardzo ładnie Luciero, bardzo ładnie tutaj przypilnował wyjścia. Czy Legion of Doom zostanie zamknięty na punkcie A? Jeszcze został Kame, obstrzeliwuje pięknie punkt A. Już część zawodników z Legionu biegnie naokoło na punkt B. Dudek, Patrycja i Legola zbijają. Patrycja została zamknięta przez Palolka. Palolek. Trzech wirtualnych. A zobaczmy, co tutaj robi nasz ulubiony snajper. Grzecznie, cichutko pilnuje sobie punktu C. Nikt nawet się nie kwapi, żeby do niego podejść. Na punkcie B, jak zawsze, największy dym. Legolas pilnuje jednego wejścia. Goody wbija. Dwóch. Kame, Goody. No i Goody wyjaśnia Kamiego. Przyjmują chłopaki z Legionu pozycję obronną. Waldi. Legolas. Autoloading wygrywa. Bardzo skuteczna broń. Aaa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 
z krótką bronią, ale niestety nie zdążył jej przerzucić. Szota kontra dwóch, trzech już wirtualnych. Luciero, Legolas. Valdi oszczeliwuje z góry. Luciero, Legolas się tam skitrał za murkiem. Co z tego wyjdzie? Chyba będzie miał plecy. Oj, nie dał rady. Trzech wirtualnych go dojechało. Oj, mamy przejęcie, przejęcie punktu C. Patrycja przejmuje C, Palolek wchodzi. Patrycja, Palolek, ZSM wychodzi na Palolka. Aj, nie dał rady niestety. Goody kontra Valdi, Goody, Valdi. I jeszcze Peugeot tam wbija. Peugeot został wyjaśniony przez Patrycję. Valdi, Patrycja. Valdi, Patrycja. Przerzutka na broń krótką i... No, Patti, pięknie. Oj, Dores pił jeszcze resp na trupie, to jest to, co wszyscy gracze Battlefielda kochają najbardziej. Ale Puzon ogarnął sytuację. B w posiadaniu legionistów, Virtual Team ma, przejmuje już A. Luciero, Luciero kontra Shota, Shota, Luciero, Dores Piakama. Shota sam na razie na A. Dores Pia kolejny. Bum, Shota, Puzon. Wirtualni przyjmują sobie punkt A na spokojnie, w czterech już wychodzą. Tutaj są jeszcze liwani z punktu B. Legolas, Palolek. Legolas, Palolek wygrał starcie. I biegnie już dwóch wirtualnych na punkt B. Luciero. Zobaczmy, co ten Luciero tutaj będzie kombinował. Obiegnie... Goody, Goody wyciągnięta. Czy punkt B, czy punkt B? Wirtualnym zostało tylko na razie jeden punkt. Właśnie przyjmują punkt B. Luciero na spokojnie na punkcie C samotnie. Walka jak zawsze tutaj na punkcie B. Puzon kontra Shota. Shota został wyciągnięty z broni krótkiej.
Legion of Doom przejmuje. Przejmuje sobie spokojnie Bedor, Espie Valdi, jest i Kama. Zobaczmy, jak Puzonik radzi sobie w tak ciasnych pomieszczeniach. Oj, Zero. Wirtualnie przejęli punkt C. Tracą punkt A, stracili właśnie. Tracą też już punkt B. No, i bum. No i niestety nie trafił. Luciero musiał go dobić. Luciero będzie w samotności przejmował punkcik A sobie. Dalej jest największa walka na punkcie B. Oj, ZDC wyjaśnia tutaj zawodników. Punkt B jest nadal wciąż przyjęty przez drużynę Legion of Doom. Zobaczmy, jak pani Patrycja sobie tutaj radzi. Oj, Palolek. No nie, no kolego, Palolek do kobiety. Do kobiety. Nieładnie, nieładnie, no ale dobrze. No niestety, takie życie. Legion przyjmuje punkt C, punkt B jeszcze w posiadaniu. Bardzo wyrównany mecz. Dosłownie różnica dwóch tiketów na chwilę obecną. Siema, Bober. Siema, siema, dzień dobry, wieczór. Luciero wchodzi sobie na respa. Będzie tam pilnował. Punkt B w posiadaniu VT.pl. Ale już bijają. Pan Szota. Szpar stabilny. Zobaczmy, jak sobie tutaj poradzi. Dwóch na dwóch. Kame go wyciąga. Przerzućmy się na Kame. Virtual Team przejmuje punkt B, przejmują C i mamy pierwszego tripla w tym meczu. Co na to? O, już tu legioniści widzę atakują ten punkt C. Jest i tripl. Pierwszy tripl w tym meczu dla wirtualnych. Czy utrzymają Luciero, Dudek, Puzon? Puzon C jest nadal w posiadaniu, A już schodzi na korzyść legionistów. Odbili troszeczkę. B już też schodzi na korzyść Polish Legion of Doom. Nie mylić z Polish Legionem. Dwie różne drużyny. Dudek, Luciero. Luciero sobie tutaj delikatnie czeka. Legolas, Luciero wyciąga kolegę sympatycznego. A kuku. O, Kame! Dzień dobry. Tutaj ktoś go poszczelił. Kto strzelił w Kame? Szota. Valdi wbija na dwóch. Oj, nie miał najmniejszych szans. Medyk w wsparciu. Razem sobie dali radę z kolegą Valdim. Palolek jest oszczeliwany. Palolek, legionista. Legolas wyciąga Palolka. Luciero, Valdi. Oj, dwóch w wsparciu. Medyk. Co to się dzieje? Legolas i Boczek. Bardzo ładnie wycięli tutaj całą drużynę. Przejmują punkt A. Goody się skryła już pod punktem. Gotowa do przyjęcia. No niestety Palolek znowu do kobiety strzela. Nieładnie, kolego, nieładnie. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja z punktu widzenia kolegi Palolka, który strzela do kobiet. Szotę tutaj zabija. Już ktoś dorespił z Legionu na punkt B. I plecki, plecki. Pięknie! Legolas się odegrał za koleżankę z drużyny. Kolega medyk po fachu. Patrycja już też jest na punkcie B. No nie wiesz. No nie, tym razem Luciero pobawił się w zabijanie kobiet. Znowu jest triple dla zespołu wirtualnych. I tak już chyba zostanie do końca. Mecz się skończy wynikiem 100 do 60. Brawo, brawo. 1-0 dla Virtual Team. Zobaczmy statystyki zawodników. Co tu się odstawiało? 11 przyjętych flag po stronie Legion of Doom. 14 mają przejętych Virtual Team. Niewielka różnica, ale zawsze. Najlepszym oddziałem został Legion of Doom.
Dobry wieczór, widzowie. Największa ilość zabić, palolek 29 do 14, ponad 2-0 KD. No i pan Szota tylko dwóch zabił? Coś albo ma z internetem, albo nie jego dzień. Ciężko powiedzieć. Się okaże się dopiero. Zostanie wezywany chyba na dywanik po meczu. I zaczniemy z drugiej połowy. Zmiana stron. Legend of Doom zacznie niby od tej ciekawszej strony, czyli od dołu mapki. Tak wygląda z tej mańki, tak z tej, tak z tej. O, i jeszcze z tej wam pokażę. Prawda, że ładna? No, Call of Duty tego nie ma. No i za 16 sekund wystartuje kolejne starcie. Przypomnijmy, 60 do 100 dla drużyny wirtualnych. Hello, kolejni widzowie. To było zło. A co było złem? Proszę o wyjaśnienie. No i startujemy. Zobaczmy teraz, jak się rozbiegnie drużyna Legion of Doom. Oj, w Legionistach brakuje jednego zawodnika. No, szoty nie ma. Chyba coś jednak miał z internetem, nie halo. Co było widać troszeczkę po wyniku. No ale czekają. No jaka kulturka. Nikt nie przejmuje punkciku. Elegancja Francja. No na temat Call of Duty to już legendy chodzą. Najlepsze są płoty nieśmiertelne, drzewa. Poczekamy. Shota restartuje pewnie routery. Switche dzwoni do operatora. Dlaczego ma wysoki ping? Ui, to pozwiedzamy sobie mapkę. Więc tak, drodzy Państwo, po prawej stronie widzimy dwie armaty z okresu I wojny światowej. Służyły do fortyfikacji albo do czegoś w tym stylu, albo tam napierdzielały w te stateczki, co tam strzelają. Jest to bardzo prawdopodobne. Tu widzimy więcej armat, pociski. Wprost naszym oczom ukazał się Las Krzyży. Dobra, startują w drugiej minucie. Szotę zastąpił Half Duck. No i mamy 5 na 5. Druga minutka. Pewnie wystartują wszyscy. Albo trzecia. Ze zwiedzania mapki to poczekamy. Następnym razem wam wszystko opowiem. Historię tego tutaj o fortu, tych armat, tamtych statków, Tytaniki, czy tam coś. O, a tu jest bunkier. W sumie też jest zajebiście. Staram się nie używać przekleństw, bo znowu dostanę bana jak na YouTubie, więc... No i ruszyli. Oj, 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 oj. Tutaj Gudiasz na pustkowiu. Oj, palolek. Ale troszeczkę nieładnie ze strony palolka, że już tak szybko dobiegł na punkt A. Chyba, że mi tak przycięło czas oczekiwania, w co wątpię. W każdym razie, Legion of Doom na chwilę obecną ma 2 punkty. Legolas wyciąga. Kamy oszczędzuje Legolasa. Buzon, Legolas. I już tak szybko mamy tripla. Mamy pierwszego tripla w tej grze. Luciero i Kamy wbijają powoli już na punkt B. Valdi, Valdi. Goodbye wyciąga Valdiego. No i lecą tikety. Lecą tikety dla Legionu. Luciero przyjmuje punkt C w samotności. Dudek.
ogródek przejmuje. Jeszcze nie, Waldi, Waldi, Palolek, Palolek niszczy Dudka. Zobaczmy, co robi snajper. Broni odważnie punktu A. Niestety Patrycja, albo niestety Patrycja jest na dole. Jeszcze jej nie widzieli. Pewnie zaraz im się ukaże. Nie, jednak daje chyba resp tutaj kolegom z drużyny. No, Virtual Team już ma do odrobienia prawie 20 tiketów. No i pani Patrycja dorespiali, wszyscy przejęli. Jeden dudek jest na tym z Palolkiem, dorespia Hawdak. Zobaczmy, jak sobie radzą chłopaki tutaj na punkcie B. Schodzi już na korzyść Virtual Team. No i mamy kolejnego tripla. Będziemy mieć, czy nie będziemy mieć? Nie, legioniści przyjmują punkt A. Malolek stoi w okienku. Oszczelbuje ich z góry. Dudek został trafiony. Ha, ha, nie mieszczę się w okienku. Na diecie jestem, więc może w końcu się zmieszczę. Tutaj też nie wyjdę. Wyjdę. Wyszedł. Wirtualnie mają dwa punkciki. Goodbye i Hawdak będą wbijać na punkt B. Puzon. Puzon wyciąga Hawdaka. Patrycja przechodzi. Wchodzi na punkt B. Sama została. Palolek został pogrążony w tym momencie przez panią Patrycję. Oj, niestety biedna Patrycja nie dała sobie rady tam sama. Nikt do niej nie dorespił. Legolas. Hawdak próbuje. Luciero go wyciąga ze schodków. Legolas. I wygrał jeden punkt dla legionistów. Wciąż prowadzą 6 tiketami. ZDC i Goody biegną sobie spokojnie na punkt C, niepilnowany zresztą. Pan tutaj będzie wchodził na punkt B. Zobaczył, że ktoś tam rzucił granacik. Oj, Palolek tam delikatnie spod schodków wyciąga kolegę sympatycznego. Puzon. Oj. Granacik tutaj był jakiś. ZDS zostanie oszczelowany. Już ktoś wchodzi z legionistów na punkt B. Jest ich dużo. Czyżby kolejny triple? Czyżby to tak się miało skończyć? Oj, oj, oj. Wbijają. Cała reszta drużyny wbija dzielnie na punkt B. Palolek walczy z Patrycją. Palolek znowu pobił kobietę. Dudek, Dudek, Palolek, Dudek, Dudek, Palolek i Legolas go dobija. Triple, lecą punkciki na rzecz kolegów i koleżanki z Legion of Doom. Luciero starał się wbić, tutaj będzie od frontu wbijał Palolek z Waldim. Waldi, Waldi wszedł główną bramą. Punkt A jest po stronie wirtualnych. Zobaczmy, jak sobie tutaj Patrycja poradzi z walką z Puzonem. Szturmowiec kontra snajper. Oj, Puzon ją zobaczył, dorespia Kamę. Patrycja się zagubiła, wyciąga jednego Puzona, został Kamę. Oj, miała już, była, została i zabita. Zobaczmy, co się dzieje na punkcie B. Punkt B będzie dalej w posiadaniu drużyny Legion of Doom. Puzon jest już na stanowisku snajperskim. Będzie oszczeliwał sobie. Pilnuje, pilnuje. Uuu, pięknie, bardzo ładnie. Myśli snajpera, to jest mój punkt, nikt mi tu nie wejdzie. I następny? Nie. Odpuścił, darował. Puzon życie komuś tam, na wprost. Poleciał granat w jego stronę. No i zobaczmy. Goody, Dudek. Za nim już mają plecy. Palolek, Waldi i Kamę wbijają na punkt C. Puzon wyciąga Patrycję. Został sam Dudek. Czy zaatakuje? Tak, będzie atakował. Zaatakował Puzona. Puzon kosa pod żebra. Kurde, Street Fighter tutaj z Puzonika. Koska, pykło. Nie dość, że snajper, to jeszcze nożownik. Waldi, Luciero, Legolas. Oj, oj, oj. I wbija Dudek na to wszystko. Podnosi kolegę z drużyny. Wyjaśnia jeszcze jednego.
Kame załatwia dudka, Havdak i punkt B w posiadaniu Legion of Doom. 49 do 65. Na razie tutaj panowie mają tylko i wyłącznie jeden punkcik i już wbijają koledzy z wirtualnych. Puzonik sobie spokojnie czeka na ofiarę. Zobaczmy, co tutaj kolega, który strzela do kobiet najwięcej w tym meczu. O, ZDS padł, Valdi mu pomaga, przyjmują. Czy będzie triple na rzecz wirtualnych? To i tam na górze się dzieje się. Tak, mamy w pół triple. Havdak będzie próbował odbijać, rozwala sobie drzwi, traci troszeczkę hapsów. ZDS pomaga, ZDS palolek, palolek wyjaśnia kolegę ZDS. Punkt C w posiadaniu już Legion of Doom, 77-67. Bardzo ładnie nadrobili straty koledzy z VTPL. Kame Legolas został medyk kontra wsparciu. Który? Kto wygra? Ktoś tam rzucił z dymy. Oj, do respia Valdi. Valdi Legolas. Valdi Legolas wygra to spotkanie. Wciąż mamy jednego Kame i Legolasa, który się tutaj podejmie ataku. Do respiu, snajper. I trzech wirtualnych. No troszeczkę błędem było kolegi sympatycznego Legolasa, że nie zaatakował, jeżeli wiedział, że ma tylko jednego przeciwnika na mapie. Valdi przyjmują, ZDS Valdi. Oj, tutaj trzech wbiło wirtualnych. Wirtualnie odzyskują punkcik. 85-73. Punkta w posiadaniu Legionistów. Troszeczkę za mało, żeby jakoś tam odrobić. Już próbują tutaj Havdak, Patrycja, Dudek przejąć punkt B. Patrycja znowu, palolek wyjaśnia Patrycję, co się dzieje z tym chłopakiem i wbijają tripla. Puzon kontra ZDS. Czy Puzon go znajdzie, czy zdąży przejąć punkt? A schodzi już na rzecz wirtualnych. Jest jeszcze szansa, niewielka, ale jest. Jakby utrzymali dwa punkty i zaatakowali ten punkt A, ale już niestety C też im schodzi. Może być ciężko, aczkolwiek Dudek Kame. Kame broni do respie Valdi. Oj, ZDS padł, Dudek, Kame go wyjaśnia. Punkt C w posiadaniu. Punkt B już widzę też będzie schodził na rzecz wirtualnych. Legion jeszcze próbuje odzyskać punkt B, rozbijają koledzy z drużyny i koleżanki. 5 tiketów, 4 tikety do końca. Punkt A schodzi na korzyść drużyny Legion of Doom. Jakim wynikiem się to zakończy? Luciero już wchodzi, Palole, Kame i Puzon. 4-3. Legolas sam przyjmuje sobie punkt A na spokojnie. Luciero, Legolas. O, i mamy koniec. Po raz kolejny 2-0 prowadzi Virtual Team. Tym razem mecz skończył się wynikiem 100-88. Virtual Team przejął 11 flag, a Legion of Doom 12. Z tym, że krócej je trzymali. Zobaczmy statystyki. Legion of Doom zostanie drużyną sezonu drugiego. Legolas 23 po stronie Legion of Doom, Palolek 27 po stronie Virtual Team. Snajper 15 odstrzelił, Luciero 9, Kame 11, Valdi 7 ofiar pochłonął, Dudek
13, Hawdak 11 i dzielna, samotna wojowniczka wśród całej reszty panów 13 kili. Czekamy na następną mapkę. Dun, 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 dun. Aż tuż to się stało się. Dostałem kika z serwera. Tarararana. Witamy w PlayStation. No nic, nie będziemy czekać. Zrobimy jeszcze raz transmisję. Aha.